Witam was po przerwie, cały czas oglądacie program Między Gwiazdami. Z jednego filmu na drugi przeskoczyliśmy, a w tym okresie około walentynkowym porozmawiamy o miłości. Ale jeżeli ktoś myśli, że film Heaven in Hell jest komedią romantyczną, to jest w dużym błędzie. O szczegółach opowiedzą aktorzy i twórcy filmu. Że ta historia może być usłyszana i że jest potrzebna. No film to przede wszystkim rozrywka, ale ma dostarczyć emocji, też radości, smutku, przeżyć. I miałam takie poczucie, że ten film nie zostawi widza obojętnym, a oprócz tego, że jest jeszcze spora szansa na to, że może komuś chuchnąć w skrzydła i dodać trochę odwagi, żeby miał odwagi, żeby chciał i zaczął na przykład żyć swoim życiem. Mówię tutaj na przykład o sytuacji, kiedy dwójka ludzi z różnicą wieku jest w związku, a na przykład obawiają się opinii bliskich społeczeństwa albo też spotykają się z ostracyzmem. Chcieliśmy trochę też przełamać stereotypy, powiedzieć o tym, ale też to jest film o miłości na wielu obliczach, o macierzyństwie i o jego obliczach, o miłości właśnie do mężczyzny i o miłości do siebie samej i o walce o własne szczęście i o tym, że tak naprawdę czasami jeden krok dzieli nas od decyzji, żeby być szczęśliwą, musimy tylko w odpowiednim momencie sobie na to pozwolić. How you feel in this sexual scenes with Magdalena Boczarska? Because you're a model and Magda told me that you work with your body all the time, yes? Yeah. But sexual scenes are different than working with body as a model, yes? How you feel? It's not just about the sex scene. Modeling from acting is totally different. I thought that it was similar, but I have to be honest, it's totally different. And I learned a lot from the first experience that I did. In this other experience, I learned more, and I think I will learn more. There is always to learn something new. For the sex scene, for me it's not so hard to play this kind of scene because I feel so self-confident with myself, with my body, so I don't feel hard to play this scene. And then Magda helped me a lot. Most important, you have to feel the energy, the chemistry with your partner. With Magda I found this one from the first moment that I met her. 15 lat młodszy partner, to jest coś złego? To jest... Nie, absolutnie, z mojej perspektywy, myślę, że też o tym opowiada ten film, to absolutnie nie jest nic złego. I zresztą to też nie do końca ten film opowiada o samej takiej relacji. To jest oczywiście relacja, której budujemy i to jest pierwsza warstwa narracyjna. Opowiada w ogóle o tym, że warto się otworzyć na miłość. Że nie można się poddawać w życiu, że tak naprawdę miłość może nas dopaść, na szczęście może nas dopaść zawsze, w każdym momencie, w każdej chwili i trzeba się na nią otworzyć i pozwolić sobie na to, żeby się poddać tym emocjom, bo przecież no, jeśli coś z tego życia mamy wziąć, jeśli coś w tym życiu jest istotne, to moim zdaniem są to emocje. No bo niematerialne rzeczy, one przeminą, no, to zostaną tylko emocje i kiedyś się Johnny Depp ładnie powiedział, zapytany w którymś wywiadzie, co sądzi o śmierci. I on powiedział, że jedyne, czego jest pewien, to, że ci, którzy kochali Johnny'ego Deppa po jego śmierci, będą za nim tęsknić. No i to jest coś, o czym myślę, mówiąc o tym filmie. Więc no jedyne, co jest pewne, to, że ci, którzy nas kochają, będą te uczucie do nas pamiętać, nawet jak nas zabraknie. Więc kochajmy po prostu. Nie? Chcę odzyskać moją matkę. Chyba nas zdejmiesz. Przed chwilą poznałam twojego chłopaka. Jaki przystojny. To nie Maja spotyka się z Maxem, tylko ja. Jesteś szanowaną sędzią, a spotykasz się z gówniarzem 20 lat młodszym. 15 lat młodszym, mamo. Ja już jestem, Kasiu, po rozmowie z Magdą. Rozmawiałyśmy tak odrobinę o tej relacji matki z córką. Ty grasz córkę Magdy Boczarskiej w filmie Heaven in Hell. Bardzo skomplikowaną relację na linii matka-córka. Powiem szczerze, że no, ja takich doświadczeń nie mam. Nie mam znajomych, którzy mają takie doświadczenia, ale wiem, że takie relacje się zdarzają i my tak kumulujemy te emocje. W sumie my nie umiemy po prostu rozmawiać, nie tylko w relacjach damsko-męskich, ale w rodzinie. Jak wy budowałyście tę waszą relację i czy miałyście jakieś kontakty z psychologami? No bo domyślam się, że też w twoim przypadku trudno było się wcielić w tę rolę. Przypuszczam, że też nie masz takich doświadczeń. Myślę, że matka z córką to jest tak dynamiczna relacja, która przechodzi przez różne etapy, więc
myślę, że jakbym miała wrócić do etapu, kiedy ja byłam nastolatką, to rzeczywiście ten odreagowywanie swoich emocji znajdowałam w innych rzeczach niż bezpośrednia konwersacja z mamą. Generalnie jest też tak, to już bardziej skupiając się na ogółach, że takie partnerstwo z rodzicami i przyjaźń warto budować od samego początku, że bardzo często, kiedy dziecko przechodzi już w etap dorosłości, staje się dorosłym człowiekiem, to czasami jest już bardzo trudno oprzeć te relacje na przyjaźni i zacząć ją budować tak naprawdę od zera. Myśmy, budując te relacje Maja, Olga z Magdą Boczarską, rzeczywiście poszłyśmy do psychologa od spraw rodzinnych, żeby wybadać, na ile dialogi wypracowane w scenariuszu są jak najbardziej realne, które mogłyby wydarzyć się w tak trudnej, dynamicznej relacji, w której znalazły się nasze bohaterki. Kończymy to wydanie programu Między Gwiazdami. Dwa kolejne filmy wam zaprezentowałam. Mam nadzieję, że w swoim grafiku znajdziecie czas, żeby je obejrzeć i mam nadzieję, że za dwa tygodnie znajdziecie czas, żeby obejrzeć kolejne wydanie programu Między Gwiazdami. Do zobaczenia, Paulina.